Cena iPhone'a jest uzależniona od kraju, w którym go kupujemy. Okazuje się, że bardziej opłacalne jest kupić go w Stanach Zjednoczonych niż na przykład w Brazylii. Różnica w tym wypadku to prawie 50% wartości telefonu. W Stanach za flagowy produkt Apple zapłacimy niecałe $600. Drożej będzie także w Polsce, bo tutaj jego cena wyniesie 2700 zł, czyli około $680. Jeszcze droższe są na przykład Australia, Francja, Holandia czy Belgia, gdzie cena telefonu to już koszt powyżej $700. Poziom życia nie idzie w parze z ceną iPhone'a. Najdrożej będzie w Indonezji i Brazylii, tam jego cena wynosić będzie odpowiednio 870 i $930.